Okej, więc słuchajcie, mamy Fortnite'a sezon 4 już przez prawie tydzień, więc najwyższy czas, żeby sprawdzić, zrobić różne testy, żeby sprawdzić, jak działają różne rzeczy i jakich trików możemy użyć, żeby być lepszym po prostu w Fortnite'cie. Więc dzisiaj sprawdzimy to wszystko w naszym nowym formacie, który będzie się nazywał Testy Bambola. Tak, nie mogę wymyślić lepszej nazwy. I jeżeli chcecie więcej takich odcinków jak ten, no to subskrybujcie kanał, piszcie w komentarzach, że chcecie więcej. Piszcie także, jakie dodatkowe triki, testy powinienem zrobić. No i wpisujcie kod ZIPEK w sklepie Fortnite. Naprawdę musicie to zrobić. To jest must have w ogóle. Jeżeli chcecie oglądać dalej filmy, to musicie to zrobić w tym momencie. Dobra, więc pierwszą rzecz, jaką chcemy sprawdzić, to jest to, czy Mystic przypadkiem nie jest za bardzo postacią pay to win. No bo powiedzmy sobie szczerze, te przemiany są troszkę OP, więc teraz sprawdzimy po prostu, jak on dokładnie to wszystko działa i czy można się zamieniać się w pomagierów i w inne różne dziwne rzeczy. Dobra, także lecimy zabić tego robota i zobaczymy, czy możemy się przemienić Mystic w tego robota, bo jeżeli tak, to jest turbo OP. I pytanie, czy inne roboty będą mnie atakować wtedy? Dobra, uwaga, mamy bota, okej, okay. Bot zlikwidowany, tylko pytanie, czy go trzeba dobić? Dobra, próbujemy się przemienić, chwila prawdy i... Zamieniliśmy się w Bambika, czyli czyżby to nie działało, czy po prostu trzeba go dobić do końca? On jakby nie padł, dobra, teraz jest wyeliminowany. Uważaj, Dominika, żeby nie paść od robotów. Dobra, uwaga, i czy będzie? Ej, dobra, działa! Ha, no łapa, jestem robotem, uciekaj stąd, bo jak cię zabiją, to będzie koniec gry. Uciekaj. Dobra, pytanie, czy one mnie atakują? Ej, one mnie atakują i umieram. A! Dobra, to jest bez sensu jednak. Dobra, więc teraz przetestujemy, czy można przemieniać się w bossy w Fortnite'cie, no bo to jest w sumie bardziej ciekawe. Jak dojdą jeszcze nowe bossy, przyznam się szczerze, że tamte roboty to wiedziałem, że można się przemieniać, bo kogoś już widziałem. Ale teraz pytanie, czy możemy zamienić się w Dooma? Okej, gdzie jest Doom? Bo ja nie wiem, czy ja dam mu radę w ogóle z Famasem. O nie, jest Doom. Jest Doom. O, widzę. Jest Doom, dobra. O nie, on mnie rozwali! Co? Prawie. Dobra, położony i uwaga. Dobity i chwila prawdy. Czy można się zamienić w Dooma jako Mystic? Pyk i... Zmieniłem się w Dooma! Dominika, to działa, pa! O, jesteś, no. Aaaa! Ty! Ej, no. No, come on. Dobra, więc kolejnym testem, jakiego sprawdzimy, to jest. Czy możemy połączyć przyspieszenia papryczki oraz rybki? Więc Dominika, możesz dać mi rybkę? Proszę bardzo. Okej, i weź sobie papryczkę. Więc ja zjadam papryczkę i rybkę, a ty zjadasz tylko i wyłącznie papryczkę. Biegniemy do samego końca, żeby zobaczyć, kto jest szybszy. A na sam koniec, jak będziemy wracać, to jeszcze sprawdzimy przy okazji, czy działa to wszystko na naszą kulkę Groota. Bądź gotowa, ja zjem najpierw tą rybkę, a potem jak zjem rybkę, to powiem start i wtedy zjadamy też papryczkę. Uwaga. Zjadaj papryczkę. Go! I biegnij! I zobaczmy, czy to działa. Okej! Ej, jesteś szybszy! Dobra, jestem o wiele szybszy, wychodzi na to. No. I teraz wracamy się z kuleczką Groota. Go! O nie! Nie, to nie tak miało wyglądać. Dobra, używaj. Go! Okej, zobaczmy, ktoś... ja rozwaliłem budowlę. Ale czekaj, jestem szybszy. Chyba tak? Byłem szybszy, wydaje mi się, albo byliśmy tak samo szybcy. Bardzo możliwe. Uwaga, robimy testa z wysokości kolką Groota. No z tej wysokości to raczej na pewno byśmy zginęli. Więc jak na samym początku wiadomo. Dominika, po prostu dawaj kulką Groota, po prostu spadnij na dół. Najnormalniej w świecie. Odpal kulkę i zeskocz. I zobaczymy, czy przeżyjesz. Powinnaś przeżyć. Dobra. Na pewno. Uwaga. Dawaj. Cyk. Okej, okay, spada na sam dół i... Okej. Dominika przeżyła oczywiście i teraz pytanie jest inne. Czy kulka Groota, jeżeli ją wyłączymy po skoku, czy wtedy też przeżyjemy? Więc uwaga, zamieniam się w kulkę Groota i wyłączam kulkę Groota. I co teraz? To się skończy źle. O, przeżywamy, tak czy siak. Czyli w locie można tak czy siak nawet strzelać. Więc to jest spoko, to jest przydatne. Dobra, przetestujmy jeszcze jedną rzecz. Czy srebrny serwer działa dokładnie tak samo jak Groot? Czyli czy jeżeli wyłączymy go w czasie lotu, czy także nie dostaniemy obrażeń? Okej, okay, odpaliliśmy go i uwaga. Okej, okay, i spadamy. Zobaczmy. Ale to pięknie wygląda. Uwaga. O, okej, okay, czyli też można strzelać. Dobra, jesteś gotowa? Uwaga, co się stanie, jak dwóch przeciwników się zderzy kulką Groota? 3, 4. Ry. O!
Okej, okay, odbijamy się, po prostu się odbijamy. Pajak, się odbijamy, mogę cię wypchnąć do strefy. O, dobra. Ale to nie jest zbyt nieprzydatne. Okej, okay, zobaczmy jeszcze na sam koniec. Czy kulkę Gruta można rozwalić dosłownie każdą ścianę, jaka tylko istnieje? Więc Dominika, masz, zbuduj z każdego rodzaju po jednej ścianie. Zobaczymy, czy jest w stanie rozwalić. Mamy drewnianą ścianę, mamy ścianę ceglaną i mamy metalową ścianę. No i dobra, zobaczmy, czy każda ściana, tylko poczekajmy, aż najpierw się zrobią wszystkie na full HP. Dobra, więc uwaga, sprawdzamy. Kulka i drewniana, ceglana i metalowa, czyli wszystkie dosłownie można rozwalić. Totalnie wszystkie. Dobra, co do tego, że skiny w kardecie są OP, jak na przykład Mystic, to teraz poddamy próbie Tora, dlatego że podobno wyciąganie kilofa Tora jest o wiele dłuższe niż wyciąganie jakiegokolwiek innego kilofa, więc teraz to sprawdzimy. Sprawdzamy, czy rzeczywiście tak jest, czyli czy zmiana z broni na kilof rzeczywiście jest dłuższa niż przy normalnym kilofie, więc Dominika, robimy w ten sposób. Robię tutaj dwie ściany, weź sobie broń. I na 3-4, jak powiem, naciskamy kill off i od razu uderzamy w ścianę. 3-4. Oj, o wiele dłużej to trwa. Dawaj, jeszcze raz spróbujemy. Dawaj. I zobacz, zobacz tylko, jak twoje uderzenia, kiedy moje jest. Uwaga. 3-4. No, dłużej, dłużej. O wiele dłużej. Dobra, czyli wychodzi na to, że nie warto grać torem, a na pewno nie. Że walkę o dachy na pewno przegracie. Dobra, kolejną mega ciekawą rzeczą, o której w sumie nie wiedziałem, a może się przydać, to mianowicie jest to, że poduszki, nie wiem czy wiedziałaś Dominika, ale mogą łowić ryby. Co? Nie wiedziałam. Popatrz. Wyskakują ryby, jak się rzuci poduszkę w łowisko. Jeszcze raz przetestujemy to na innym. To granaty wiedziałam, ale poduszkę nie. No właśnie, właśnie. Poduszki też tak działają. Uwaga, pyk. I mamy wyłowione wszystko, co to było. Więc mega, mega OP. Dobra, więc przetestujemy, czy teraz na przykład granaty uderzeniowe tak samo działają. Tutaj widzę jakieś łowisko. Uwaga, granat uderzeniowy. Czy zadziała na łowisko? Pyk. I nie działa niestety. Nic a nic. Kolejna rzecz, jaką testujemy, to jest oczywiście bomba taneczna, bo może nie wszyscy wiedzą o tym, a może wiecie, może nie, ale słuchajcie, bomba taneczna działa w ten sposób, że może wyrzucić przeciwników, jak i twoich teammateów z samochodu. Na przykład Dominika teraz we mnie jedzie, uwaga, rzucam jej bombę taneczną i pyk, i tak we mnie wjechała, ale przynajmniej wyskoczyła z samochodu. No i to samo się tyczy, słuchajcie, także helki. Tylko pamiętajcie, że trzeba się dobrze ustawić. Bardzo dobrze się trzeba ustawić. Następnie można przejść na przykład w ten sposób. I to działa zarówno na swoich teammateów, jak i na wrogów. Pyk! I wszyscy spadają na dół. Jedni przeżywają. Jedni przeżywają. Pięknie się ustawiłeś. A ty jak się ustawiłeś, Piotrek? Chciałbym pokazać ci, Dominika, jak działają ręce Dooma, tak dokładniej. Przebierz się za pomagiera. Chciałem ci pokazać coś mega, mega dziwnego, co o czym zupełnie, zupełnie nie wiedziałem wcześniej. To będzie dziwne, weź z innej strony, weź z innej strony, z kolejnej strony podejdź. Dobra, ponieważ chciałbym ci pokazać, że rękawice Dooma przechodzą przez kilku graczy naraz. Zobacz, uwaga. Widzisz? Mimo to ty dostałeś obrażenia, mimo że nawet nie trafiłem w ciebie. O nie, rozwaliłem cię. Niestety, przypadek. Ale to jest mega, mega ciekawe, bo jeżeli trafimy w skupisko ludzi... Nie wiedziałam. Jak trafimy w skupisko ludzi, to ten promień potrafi rozchodzić się aż do 7 osób. Dobra, w sumie pomyślałem, że to chyba raczej każdy powinien wiedzieć, ale... Ale rękawicami Dooma można łowić ryby. Mianowicie tą wielką kulą się nie da, co prawda, ale tymi rękawicami już się da. Można wyłowić sobie na spokojnie rybki. Także to może być dosyć przydatne. No i jeszcze kolejna rzecz. Nie wiem, czy widzieliście, ale ognisko można rozpalić tak naprawdę kanistrem z benzyną. Nie trzeba używać w ogóle maców do tego. O, wystarczy postawić w ten sposób, strzelić w kanister, on wybuchnie, zacznie się palić i zobaczcie, że ognisko naprawdę się podpala i nas leczy w dodatku, także to też jest mega ciekawe. Dobra, sprawdźmy jeszcze, czy rękawicami Dooma w ogóle można podpalić ognisko. Więc najpierw kanister musimy gdzieś wyrzucić. Dobra, i zobaczmy. Uwaga, tym się nie da, ale czy wielką kulą się da? Na przykład. Okej, okay, da się gigantyczną kulą podpalić ognisko. To jest dosyć ciekawe. Pytanie teraz, czy można również rozpalić ognisko, kiedy jest totalnie zgaszone? Dobra, w tym momencie ognisko potrzebuje 200 drewna, żeby je rozpalić. Zobaczmy. Chyba nie trafiłem. Okej, okay, nie da się rozpalić na nowo. Pytanie, czy może przyspieszyć jeszcze leczenie. Dobra, więc płacimy 200 golda. Leczy po 2. I uwaga. Niestety nie, ale nie przyspiesza. Dobra, więc kolejną ciekawą rzeczą jest to, że możemy wymienić ładowaną pompę na zwykłą
Wolną pompę. Myślę, że to jest dosyć przydatne, szczególnie, że wolne pompy fioletowe rzadko kiedy wypadają, a ładowane prawie że non-stop. Nie wiem jak wy, ja wolę na przykład wolną, także za 20 drewna, za 20 cegieł i za 20 metalu, dla mnie worth it. Kolejną interesującą rzeczą jest działanie hop-płaszczaka, czyli tej ryby, która zmniejsza grawitację, dlatego że oprócz tego, że ona działa normalnie na wasz skok, to również działa na wszystkie inne moce, mianowicie na przykład duma. Jesteśmy w stanie polecić o wiele wyżej. Surfera. Też lecimy o wiele wyżej. O impulsie to nie mówię nawet, spójrzcie sami. No impulsem naprawdę można mega daleko zalecieć. I również tak samo działa na jump pada. Też jesteśmy w stanie wyżej zalecieć. Pytanie, czy działa na gruta? O, oczywiście, że działa na gruta również. No, wydaje się dosyć użyteczna jednak ta ryba. Mimo, że na samym początku myślałem, że jest słaba. A, tak by ty wy w ogóle. Można używać też rękawic, żeby podrzucać samochodami. Spójrzcie sami. O, jest, udało się. Tylko trzeba w odpowiednim momencie je używać po prostu. Oj, nie udało się tym razem. I można tak nim bounsować i bounsować przez cały czas. Dobra, więc to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Jeżeli chcielibyście, żebym przetestował jakieś inne rzeczy, to piszcie w komentarzu na dole. Jeżeli chcecie dokładnie sprawdzić jakieś mity czy coś w tym rodzaju, to będziemy to sprawdzać oczywiście, więc piszcie wszystko w komentarzach. A teraz dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Na razie.